Sezon letni w Ustce to najgorętszy czas w mieście i nie chodzi o wysokie temperatury, ale o wydarzenia, które mają do kurortu przyciągnąć turystów. W tym roku organizacja sezonu letniego będzie wyglądała nieco inaczej. Przede wszystkim połączono siły Wydziału Promocji Urzędu Miasta i Ośrodka Sportu i Rozwoju. W organizację wydarzeń zaangażowane są także inne instytucje miejskie, m.in. Dom Kultury i Biblioteka. Aby zapewnić mieszkańcom i turystom atrakcyjne wakacje, czeka je nie lada wyczyn. Przede wszystkim dlatego, że tegoroczny budżet na promocję jest skromniejszy. Ma to związek z ogólną sytuacją finansową i gospodarczą w Polsce, ale jak zapewniają organizatorzy, turyści tej zmiany nie odczują, a wręcz przeciwnie. Atrakcje zaplanowano dosłownie na każdy dzień wakacji. Dzisiaj spotykamy się, aby poznać owiane tajemnicą, pytane przez media i przez mieszkańców przez cały czas, co my w tym roku zrobimy, jakie będą wydarzenia. Mówiliśmy o tym, że może będą skromniejsze, ale ten kalendarz za chwilę zobaczycie Państwo, że jest naszpikowany jak dobry niedawno przez nas na pewno wszystkich jedzony makowiec z rodzynkami. Także zaraz te rodzynki, o tych rodzynkach opowie Pani Naczelnik Wydziału Promocji Pani Magda Matusiak. Także dzisiaj dowiemy się o działaniach promocyjnych i o wszystkich wydarzeniach zaplanowanych na ten sezon w 2023 roku. To działania już powiązane Wydziału Promocji razem z Ośrodkiem Sportu i Rozwoju i dodatkowo wydarzenia, które przygotował też Dom Kultury i Biblioteka Miejska. Promocja letnich wydarzeń w Ustce już ruszyła. Miasto promuje się przede wszystkim w social mediach i platformach branżowych. Przygotowuje nowe wydawnictwa promujące. Ustka już walczy w konkursie Rowerowa Stolica Polski. Na razie miasto znajduje się na 20. miejscu, ale konkurs trwa do czerwca i jest szansa, że Ustka znajdzie się w czołówce. Jednak celem konkursu jest przede wszystkim promocja tras rowerowych. W tym roku Ustka nadal będzie kontynuowała promocję w postaci serii filmów Opowieści na fali. W poprzednich latach filmy promocyjne z tego cyklu spotkały się z bardzo dobrym odbiorem samych turystów oraz branży. W tym roku światło dzienne ujrzą 3 nowe produkcje. W tym roku będziemy kontynuować cykl Opowieści na fali. W tym roku zaplanowaliśmy 3 tego typu filmy. Akurat o naszym usteckim pomniku najbardziej znanym, czyli Ustecka Syrenka. Zamierzamy również utworzyć odcinek dotyczący Muzeum Chleba oraz statku, który najczęściej jest odwiedzany w sezonie, czyli Galeon. Oczywiście powstaną spoty promocyjne i zapowiedzi wydarzeń w postaci wideo i jak zawsze bogate relacje z wydarzeń. Cykl usteckich imprez letnich rozpocznie się na chwilę przed tak zwanym sezonem wysokim. Już w czerwcu zaplanowano szereg wydarzeń sportowych, filmowych i rodzinnych. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie otwarcie magicznych ogrodów. Nie zabraknie także wydarzeń sportowych, w tym cyklu zawodów Rozbiegana Ustka na fali. Pierwsze startują na początku czerwca. W tym miesiącu także rozpoczną się letnie spacery tematyczne z przewodnikiem. Jak co roku w Ustce nie zabraknie imprez cyklicznych, takich jak Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Mimo skromniejszego w tym roku budżetu na promocję, usteckie instytucje przygotowały bogatą ofertę wakacyjną. Praktycznie każdego dnia zaplanowano wydarzenia, ich kulminacja przypadać będzie oczywiście na weekendy. I zaczynamy 1 lipca, sobota, nasza już cykliczna impreza Grand Lubicz Festiwal Światła. W tej chwili mamy już informację, że patronat nad wydarzeniem objął starosta Słupski oraz honorowy patronat prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. W trakcie wydarzenia planujemy 2 sceny audiowizualne z muzyką na żywo. Na jednej z nich zagra znany i lubiany z rozgłośni radiowych DJ Brave. Pojawią się nowe instalacje świetlne. Oczywiście animacje wielkoformatowe na budynkach. Wracamy do formuły sprzed 2 lat, gdzie pokaz świateł na falochronie, wiemy skądinąd, że bardzo zachwycił naszych turystów. Będzie można oglądać również podświetloną panoramę miasta i części zieleni czy architektury. We'll be right back.
Kolejna sobota, 8 lipca, pod hasłem Dni Morza. Tutaj oczywiście nie może zabraknąć koncertów szantowych. Taką nowością będzie wyścig butelkowy, o którym już niebawem będziemy Państwa informować, ponieważ będziemy rekrutować drużyny, które po specjalnym szkoleniu będą musiały zbudować tratwy. Tymi tratwami będą oczywiście musiały przepłynąć kanał portowy. Będzie wystawa tych pojazdów wodnych, konkurs. Również w tym czasie odbędzie się piknik drogowy na plaży, już po raz kolejny w Łusce, dzięki któremu do miasta trafi kolejny defibrylator. W tym roku trafi on do budynku Domu Kultury. I również w trakcie Dni Morza odbędzie się kilkudniowy jarmark rękodzieła. Tradycyjnie w lipcu Ustko odwiedzą zaprzyjaźnieni beskidzcy górale z Bielska-Białej. Nie zabraknie pokazów filmów z tamtejszej wytwórni filmów animowanych, wydarzeń sportowych oraz spotkań z kulturą podbeskidzką. W lipcu również, jak w latach poprzednich, nie zabraknie festiwalu ulicznych reakcji artystycznych, w ramach którego zaprezentują się teatry uliczne. W lipcu także zaplanowano młodzieżowe Mistrzostwa Polski w plażowej piłce nożnej. Z tej okazji na plaży staną dwa boiska z trybunami. Wielkim wydarzeniem sportowym będzie także kolejna edycja Formosa Challenge. Już teraz do udziału w ekstremalnym biegu zapisało się około 1000 zawodników. No i tutaj taki ukłon w stronę organizatorów, bo po raz pierwszy tej klasy zawody żeglarskie pojawią się w Ustce, Ustka Charlotte Sailing Days, ale w tym roku Mistrzostwa Europy Juniorów i Masters Klasa Europa. To należy podkreślić. To jest prawie 3 tygodnie zmagań na wodzie, w trakcie których odbędą się morskie mistrzostwa klasy Topka, regaty o błękitną wstęgę Ustki, Puchar Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Puchar Polski klas 505 Mikro Open Skiff, Międzynarodowe Mistrzostwa Hobby Cat 14 i 16 oraz Radioacting Eliminacje oraz Mistrzostwa Polski. 29 lipca w sobotę to jest impreza, która również już na stałe zagościła w kalendarzu usteckich wydarzeń, czyli pokazy dirt jumpingu, MTB stand, Flatland BMX, strefa hulajnogi, najlepsi zawodnicy. Tutaj Państwu mogę zdradzić, że ta impreza w Ustce jest na tyle popularna, że dostaliśmy informację, że chcą do nas przyjechać najlepsi zawodnicy z Indii, oczywiście pod warunkiem, że dostaną wizy wjazdowe. Odbędą się również nocne pokazy i sety DJ-ów. Również w sobotę, 29 lipca, równolegle już po raz trzeci w Ustce Ironmove Scattering, czyli największe zawody trekkingowe w Polsce, gdzie będzie można zobaczyć pojedynki najlepszych zawodników. Jest to połączenie tańca breakdance, capoeiry, akrobatyki. W sierpniu Ustka wcale nie zwolni tempa. Na drugi miesiąc wakacji zaplanowano także szereg atrakcji. Między innymi imprezę w stylu Garden Party. Jedną z największych atrakcji ściśle związanych z Ustką, jej położeniem geograficznym i charakterem będą tradycyjne dożynki rybne. W tym roku dożynki rybne Święto Ustki potrwają aż 4 dni. Mamy wtedy długi weekend od 12 do 15 sierpnia. Oczywiście rozpoczniemy święto fiszparadą. Będą animacje dla dzieci, wręczenie corocznej nagrody Haryngus Rex, koncerty szantowe. W tym roku zagościł nas 30-osobowy chór Zawisza Czarny. Także w trakcie dożynek rybnych drugi bieg i marsz Grand Prix Ustki. Jarmark dożynkowy na promenadzie, będziemy gotować zupę rybną. Będzie można wziąć udział w nowej grze miejskiej, która specjalnie na ten dzień zostanie przygotowana dla turystów o tematyce uzdrowiskowej. Odbędą się warsztaty rybackie przygotowane wspólnie z Domem Kultury, a 15 sierpnia jak tradycyjnie na terenie portu odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego.
No jeżeli dożynki, to oczywiście koncerty. W tej chwili mogę Państwu powiedzieć, że zagra u nas znana i lubiana Sarah James, która w ubiegłym roku nie mogła u nas wystąpić ze względu na to, że akurat brała udział w amerykańskim Mam Talent. O drugim wykonawcy poinformujemy wkrótce, w tej chwili trwają negocjacje. W ostatni weekend sierpnia zaplanowano kolejną edycję Charlotta MTB Bike Adventure. W ekstremalnym wyścigu rowerowym po klifach wezmą udział najlepsi zawodnicy w Europie. Swoje imprezy i atrakcje przygotowały wszystkie usteckie instytucje z Ośrodkiem Sportu i Rozwoju, Domem Kultury i Biblioteką Miejską na czele. Zwieńczeniem wydarzeń letnich będzie Dzień Mieszkańca, który zaplanowano na 16 września. Wówczas wręczona będzie Nagroda Ustczanina Roku oraz Ambasadora Ustki. Szczegółowy kalendarz imprez letnich w Ustce dostępny jest na stronach internetowych miasta.